Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym symulatorze. Będzie to symulator ostrzenia ołówka. Kurde, poleciliście mi tą grę, nie wiem dlaczego w sumie, ale powiedzmy, że będę otwarty na wasze propozycje, więc postanowiłem jednak nagrać tą grę. Dzisiaj sobie troszeczkę porządziłem, także trochę taki nietypowy symulator, ponieważ nagrywany kuźwa o 23:00. Ja już jestem po paru kieliszkach, paru drinkach, no nieważne. Tak czy siak, normalnie wasze zdrowie będzie. To będzie naprawdę nietypowy symulator. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Tak więc jedziemy, kurna, z symulatorem. No nie ma opierdzielania się. Play. Mamy ostrzenie ołówka. Możemy prawym albo lewym przyciskiem myszki, prawda, ostrzyć ołówek. Możemy przytrzymać, że prawda nam się pięknie ostrzy ołówek. Tutaj, kuźwa, wióry lecą po prostu na prawo i lewo. Ale co najlepsze, tutaj nam się ładuje, kuźwa, jak to się nazywała? Wiertarka. Wiertarka, proszę bardzo. Możemy nacisnąć spację i napierdzielać wiertarką, prawda, pięknie, ładnie. W tym momencie nasz ołówek jest praktycznie wykończony i możemy go, prawda, dokończyć już ręcznie. Tutaj nam się, prawda, wiertarka ładuje w dalszym ciągu, a my możemy sobie na spokojnie, prawda, pięknie, ładnie, elegancko ostrzyć ołówek. No, widzieliście kiedyś tak zajebistą grę? Teraz musimy wcelować ołówkiem. No to już nie będzie takie łatwe. Musimy trafić w zielone pole. No to jest, uwierzcie mi, naprawdę trudne. A few moments later. Gdzie jest zielone? Tu jest samo czerwone. Dajcie mi zielony. No nie. Many months later. O! Plus 4 drill charge, pięknie, ładnie, dobra, i możemy dalej, prawda, ostrzyć nasz ołówek, ale zaraz, bo możemy przecież, gdzie to kuźwa było? Open menu, proszę bardzo, menu. Pięci kolor, możemy sobie zmienić kolor ołówka, weźmy kolor ołówka biały, piękny, ładny, biały. O kolor naszej temperówki, niech będzie różowy, piękny, seksowny, różowy. Kolor... Nieważne, weźmy sobie kuźwa czarny, kolor koszulki weźmy sobie zielony, kolor nail to są, nie wiem, paznokcie kuźwa, nie, weźmy sobie fioletowy, kurde, i kolor ściany weźmy sobie żółty. I myślę, że w tym momencie escape, prawda, no pięknie, po prostu pięknie. Teraz mamy troszkę inny kolor, już jest zupełnie inna gra, to już nie jest ta sama gra, to już nie jest ten sam symulator, więc nie mówcie mi, że to jest ten sam symulator. Wyświetla mi 30 sekund nagrania. A nagrywam troszkę dłużej, tak mi się wydaje. What the fuck? Nie mam pojęcia, co się stało. Dobra, wracamy do nagrywania. Prawda, tutaj nam się pięknie, ładnie załadowała nasza wiertarka. W tym momencie myślę, że możemy ładować wiertarką pięknie, ładnie. Czy cały nam ołówek zejdzie? Pięknie, cały nam ołówek zejdzie. Musimy kolejny trafić. No niezbyt mnie to wyszło. Nie. No celu jakbyś w pidę, kuźwa, celował. No come on. O, no minus 24, ja ci dam, kuźwa, minus 24, dobra, wiertarka. Kuźwa, cały ołówek nam pójdzie na jedną wiertarkę, dobra, nic nie stało, czyli kolejny ołówek, no to jest najtrudniejsza część po prostu tej gry, wcelować ołówkiem, kuźwa, w temperówkę, no come on. O, no minus, ja ci dam, kuźwa, minus 12, ja tu będę pięknie temperował w moich fioletowych, pięknych paznokciach, a ty mi mówisz, że mi, kurna, odejmujesz mój charge od mojej pięknej wiertarki, no ty chamska grono. Symulator wiercenia ołówka, ja pierdolę, co to jest do cholery jasnej, jak można wymyślić taki symulator, żeby, kuźwa, wiercić, żeby ostrzyć ołówek, no to naprawdę, naprawdę trzeba być albo zjaranym, albo, kuźwa, nadmanym, albo nie wiem jakim, żeby wymyślić tak porąbany symulator, naprawdę. No, kuźwa! Co się stało? Okej, nic się nie stało, włączyłem przez chwilę fullscreena, nic się nie stało, przez przypadek kliknąłem, prawda, fullscreena, bo prawym
guzikiem się nie klika. Pięknie, ładnie, teraz mamy plus 4. No pięknie, ładnie, tu. Ja się będę pierdzielał tam. Bez żadnego problemu. Dobra, następny ołówek, proszę bardzo. Następny. Aż ty mendo. Wszystko będzie różowe. Wszystko będzie różowe. Będzie świtaśne, będzie piękne. Six and a half hours later. 12 seconds later. Nieważne, mamy piękne różowe kolory, prawda? Jest beautiful. Nie, stanowczo nie. Zielony. No teraz jest pięknie, po prostu jest pięknie. Zielony ołówek, zielone paznokcie, zielony t-shirt, czy tam jakaś koszula i zielona wiertarka, która może nam przywiercić pięknie, ładnie nasz ołówek. Mamy 7 ołówków wywierconych, wytemperowanych, no po prostu beautiful. No po prostu zarąbiście, no traf ten ołówek w to dziurki. I pięknie. Można. Pyk. Tak właściwie w tej grze to się zbytnio nic więcej nie będzie działo, więc ja nie wiem w ogóle, dlaczego wy to jeszcze oglądacie, no w sumie, no. Zajebisty symulator, nie? 2 na 10. Yeah. Super. Super ekstra. Nie no, kuźwa, dawajcie wiertarkę. Tak jest o wiele szybciej, o wiele prościej, o wiele przyjemniej, o wiele... No, traf tej dziurki! O, no. Nic się nie stało, wiertarka power, prawda? Zejdzie. Aj, blisko było. Prawie taki mały ołóweczek. Pamiętam, jak jeszcze kuźwa w podstawówce się taki mały ołóweczki, prawda, temperowało przy śmietniczku i się wszyscy na ciebie w klasie patrzyli. Ty temperowałeś ten ołówek jak porąbany, bo potrzebowałeś na matematykę, żeby narysować kuźwa jedną pieprzoną kreskę od linijki i tak potem pan ci wstawił dwóje. Nic się nie stało. Dokończamy temperować nasz ołówek. 8 ołówków, pięknie, ładnie. Koniec, ostatni ołówek. Myślę, że to będzie wystarczająco. Myślę, że wyczerpałem kompletnie temat, jeżeli chodzi o tą grę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Szczecie łapkę w górę, te sprawy i tak dalej. Ja już jestem zmęczony, już nie patrzy na mnie, już jestem zmęczony, po prostu ja już nie mam siły. Jestem zmęczony po prostu temperowaniem. Temperowanie ołówków jest naprawdę trudne, wam się wydaje, że to jest łatwe, ale to jest naprawdę cholernie trudne. To się w pale nie mieści, jakie to jest trudne. Cóż mogę powiedzieć więcej, no zapraszam was do gry, macie link w opisie. I tak. No. I dobranoc. Niech moc wiertarki będzie z wami.